Proszę! Proszę! Brawo! Odsuńcie się! Przede wszystkim gratulacje awansu. Po tej wygranej Lidze Wojewódzkiej, można powiedzieć, w Cuglach dzisiaj trochę więcej nerwów. No oczywiście, na pewno ta bramka w końcówce nam nie pomogła. Trener ostrzegał nas przed stałymi fragmentami stali, bo analizowaliśmy ich grę i wiedzieliśmy, że stałe fragmenty gry to będą ich, to jest ich domena po prostu. I niestety pod koniec meczu, po dośrodkowaniu straciliśmy bramkę, ale zachowaliśmy chłodną głowę, również chcieliśmy ze stałą fragmentu dostępną na bramkę i awansowaliśmy. Uważam, że mieliśmy w tym meczu więcej sytuacji i awansowaliśmy zasłużenie. A o tej porażce weekendowej było w drużynie jakieś zwątpienie w ten awans? Nie, do końca wierzyliśmy, trener cały czas nas motywował, między sobą się motywowaliśmy. W Mielcu mecz był bardzo wyrównany, bramkę też również straciliśmy po stałym fragmencie, więc wiedzieliśmy, że mamy szansę wygrać mecz i awansować do celiotki. Staliście zdecydowanie na to! Powrót! Pierwsza z góry! Pierwsza z góry musi być! To zbieraj to, Igor! Dawaj! Graj! A co? Spycio, przed tobą jest, przed tobą! Orzuk, idź tam do szóstki, Orzuk! Do końca ze swoim! Dawaj panowie! Życiem! Życiem! Dawaj po bramkę! Po bramkę! Dawaj! Trenerze, przede wszystkim gratulacje, chociaż to dzisiejsze spotkanie nie było najłatwiejsze. No nie, no przede wszystkim najtrudniej wygrać ze swoją głową. Wiadomo, że pierwszy mecz był dla nas bardzo trudny, na trudnym terenie. Przegraliśmy, gdzieś ta porażka na pewno z tyłu głowy siedziała. Wiadomo, że to był mecz tak naprawdę o wszystko. Albo będziemy grać w celiotce, albo niestety nie. I też było to widać po chłopakach, zwłaszcza w pierwszym meczu. Dzisiaj już zagraliśmy dużo lepiej niż tam. No i to też się przełożyło na wynik, chociaż mecz był cały czas do końca trzymał w napięciu. I trudny, bo o ile sytuacji jakoś niespecjalnie Stal sobie tworzyła, natomiast mieli dużo stałych fragmentów, z których no niestety to zawsze była groźne. To zacznijmy od tego pierwszego spotkania, niestety przegranego. Po tych spotkaniach i wygranej Lidze Wojewódzkiej bez problemu, ponad 100 strzelonych bramek, 13 wygranych, to była duża różnica poziomów, to starcie ze Stalą Mielec wyjazdowe? Sam poziom to na pewno. Co by nie patrzeć, w lidze mieliśmy może jednego przeciwnika, tak? Mówię tu o Kocimskim Brzesko, no reszta to były drużyny no, średnie, tak? No, samo to, że na 14 meczów wygraliśmy 13, ponad 100 strzelonych bramek, no też świadczy o tym, że ten poziom tej Ligi Wojewódzkiej no, nie jest za wysoki, dlatego chcieliśmy jak najszybciej uciec stąd. No ale niestety tak jest, że trafiamy co kolejny rok na Podkarpacie, no i tam jest ciężko, bo tam na Podkarpaciu jest 4 takie drużyny. I naprawdę jest poziom wyrównany tam. W związku z tym pojechaliśmy tam. Dla nas był to kolejny mecz, ale już na dużo wyższym poziomie niż nasza Liga Wojewódzka. W związku z tym to była największa trudność. A po pierwsze dla tych chłopaków naszych, moich, było to, że oni pierwszy raz grali w meczu o stawkę. O naprawdę o coś. Do tej pory graliśmy w lidze, w której się nie awansowało, nie spadało. Teraz graliśmy pierwszy raz w Lidze Wojewódzkiej, którą połknęliśmy tak raz, dwa, trzy. No i nagle się masz mecz, który o czymś decyduje. I dla większości tych chłopców to było nowum. Weźmy tę sytuację z przodu. Już nie ma co do tego wracać. Grajmy znowu swój mecz. Nowy. Tak, szczelmy bramkę na trzy. Okay? I tyle. Wystarczy. Hej, Krakowia! Chłopcy, tu już z nimi rozmawialiście, mówili, że nie przestraszyli się tego rywala mimo tej porażki weekendowej, natomiast przy tym prowadzeniu 2-0 już chyba za bardzo wyczekiwali tego końcowego gwizdka, stąd ta dogrywka. Też mi się tak wydaje, bo mecz mógł się zakończyć dużo, dużo wcześniej. Mieliśmy na to sytuację, mieliśmy trochę brakło chłodnej głowy, trochę takiego spokoju pod bramką przeciwnika. Wychodziliśmy z dobrymi kontrami, natomiast cały czas tam brakowało tego ostatniego podania. Niestety tak jest w piłce, że jeżeli ty nie strzelasz, to tobie przeważnie strzelają. No i tak się wydarzyło i to szkoda, że to akurat w doliczonym czasie gry, no ale cieszy sam fakt, że mimo tych przeciwności losu udało się odwrócić to na naszą korzyść. Jesień już zakończona sukcesem, natomiast te spotkania na wiosnę to będą bardzo trudne spotkania dla chłopców, ale chyba tylko to może podnosić poziom drużyny. Tak, dlatego tak bardzo chcieliśmy tam się znaleźć, że no nie da się podnosić poziomu sportowego przez grę ze słabymi drużynami. Mamy już zakontraktowanych jakby 9 mocnych sparingów, między innymi z Legią, z Zagłębiem Lubin, także będziemy się do tego przygotowywać bardzo mocno i liczę, że też sobie tej lidze
cel i od co pogramy przynajmniej nie pół roku, ale przynajmniej już na parę lat. Krakowie gra! 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 G